Fonetyka, temat siódmy, sylaba. Wyrazy dzielą się na sylaby, czyli cząstki, w których jest słyszalna samogłoska. Na przykład w wyrazie ma-ma. Samogłoski są więc sylabotwórcze. Samogłoski mamy wytłuszczone na przykładzie. Sylaby dzielimy na otwarte, zakończone samogłoską, na przykład w wyrazie lokomotywa, oraz sylaby zamknięte, zakończone spółgłoską, na przykład przedmiot. Nie dzielimy wyrazów jednosylabowych, na przykład takich jak krzak, wrzos, gwóźdź. Grupę spółgłosek można rozdzielić dowolnie, a więc wyraz matka można podzielić na matka albo matka. Nie można rozdzielać dwuznaków, a więc rozdzielamy cieszyć, a nie cieszyć. Dachów, dachówka, a nie tak jak widać na przykładzie cecha rozdzielona. Zawsze rozdzielamy dwie jednakowe spółgłoski, na przykład wanna, lekko i niezgłoskotwórcze. Czasami samogłoska i nie tworzy sylaby, a służy tylko do zmiękczenia spółgłoski, tak jak w wyrazie mięso. Sylabę tworzy ę, w drugiej sylabie jest o, natomiast i służy tylko do zmiękczenia m. Czasem jednak pełni obydwie funkcje, czyli i zmiękcza, i tworzy sylabę. Na przykład w wyrazie zima, zieło, ziemia. Ziemia jest niedobrze. Przy podziale na sylaby należy pamiętać o przedrostkach, których nie rozdzielamy. Na przykład przedmowa, rozstanie, podkładka. W wyrazach, gdzie pojawia się zbitka AU lub EU, zazwyczaj U nie jest sylabiczne, czyli często wymawiane jak ły. Na przykład pauza, Europa, auto. Ale uwaga, nauka.